witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do kolejnego tematu związanego z ewidencją przychodów i kosztów. Obiecuję, że jest to przedostatni temat z tej serii, bo wiem, że trochę już ich powstało, ale tych różnych typów przychodów i kosztów mamy kilka. W związku z tym właśnie też kilka tematów omawiających ich ewidencję. Tym razem skupimy się na ewidencji przychodów i kosztów finansowych, czyli zgodnie z tym naszym podziałem na typy kosztów zapomnimy o kosztach podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej i przychodach z nimi związanych oraz o zyskach i stratach nadzwyczajnych. W ramach tematu przypomnimy sobie, czym są w ogóle przychody finansowe, jak księgujemy te przychody finansowe i głównie będziemy się właśnie skupiać na tym zapisie operacji skutkujących przychodami finansowymi. Powiemy sobie, jak te przychody finansowe prezentowane są w rachunku zysków i strat i oczywiście tą część tematu znów przetestujemy na przykładzie. Później zrobimy to samo z kosztami. Przypomnimy sobie, jakie koszty zaliczamy do kosztów finansowych, w jaki sposób dokonujemy zapisu operacji związanych z kosztami finansowymi i jak prezentujemy te koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Ta część tematu, tak jak i poprzednia, zostanie zakończona ciekawym przykładem, na którym będziecie mogli samodzielnie przetestować, a potem wraz ze mną zweryfikować zapis księgowy tych operacji. Potem przejdziemy już do tych nieco bardziej zaawansowanych zapisów księgowych związanych z przychodami i kosztami finansowymi i tak spojrzymy na zbycie inwestycji i przyjrzymy się zapisowi księgowemu zbycia inwestycji na konkretnym przykładzie. To samo zrobimy z należnościami przedawnionymi, umorzonymi, nieściągalnymi, dotyczącymi odsetek karnych. Znów to zostanie poparte przykładem. Później dla odmiany sytuacja przeciwna, czyli zobowiązania umorzone, przedawnione czy nieściągalne. Oczywiście z tytułu odsetek ich zapis księgowy przetestowany na konkretnym przykładzie. A potem już na koniec tego tematu śmietanka, czyli różnice kursowe. Zaprezentujemy sobie zapis księgowy różnic kursowych w wersji dodatniej i wersji ujemnej. Jeżeli chodzi o dodatnie, będziemy to testować na przykładach dotyczących zakupu materiałów. Ujemne różnice kursowe również na takim przykładzie. A jako podsumowanie tego tematu myślę, że najlepszy będzie właśnie przykład całościowy, w którym przećwiczymy zrozumienie tych trudniejszych operacji, takich jak zbycie inwestycji, różnice kursowe i inne. Myślę, że temat ważny, ponieważ jako księgowi musimy umieć ewidencjonować przychody i koszty. Skoro umiemy już dokonać zapisu księgowego tych przychodów i kosztów, które dotyczą podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej, to teraz jeszcze musimy zrozumieć, jak księgujemy przychody i koszty operacji finansowych, a w następnym temacie dopełnimy całości zapisem księgowym przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi. Serdecznie zapraszam do tego wykładu i oczywiście do wykładu kolejnego, w którym dopełnimy, tak jak powiedziałam, całości.